Tak na mnie woła. Spokojnie, dzisiaj w twardym resecie nie będziemy uczyć Was, jak obierać i czym obierać ziemniaki. Zajmiemy się zupełnie czymś innym, ale w roli głównej wystąpi scyzoryk, który w niejednej sytuacji może uratować Wam życie. No dobra, ziemniaki też można obrać przecież, nie? Scyzoryk to scyzoryk. Oto Rescue Tool. Wygląda jak scyzoryk, ale powiedzieć o tym narzędziu, że to zwykły scyzoryk, to troszeczkę obraźliwe, ponieważ powstało dzięki wieloletniej współpracy ratowników drogowych ze szwajcarskim producentem, no, scyzoryków. Chociaż będąc precyzyjnym, powstało na zamówienie strażaków, którzy chcieli mieć do dyspozycji urządzenie zgrabne, małe, wygodne, poręczne, niezawodne, funkcjonalne i niezniszczalne. Ten Rescue Tool składa się z 14 różnego rodzaju narzędzi, które będą pomocne podczas ratowania poszkodowanych osób w samochodzie, w wypadku samochodowym. Można oczywiście użyć tego będąc wewnątrz pojazdu, ale także na zewnątrz. Oczywiście wszystkie narzędzia, jest ich 14, zostały wykonane z nierdzewnej stali. Wszystkie są ostre. O, proszę zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Każde to narzędzie ma swoje specjalistyczne przeznaczenie. Jakie? Za chwilę to sprawdzimy. Jedno z narzędzi w Rescue Tool służy do przecinania pasów. Wiadomo, wypadek, napinacze wybuchają, a my jesteśmy kompletnie unieruchomieni. Oczywiście najważniejsze, żeby ten scyzoryk mieć w samochodzie gdzieś w zasięgu ręki, a nie w najdalszym miejscu, czyli w schowku po stronie pasażera. Zobaczcie, jak to wygląda. Specjalnie zakończone, specjalnie wyprofilowane, z jednej strony tępe, z drugiej strony ostre. Teraz wystarczy tylko włożyć pod pas i przeciąć. No i faktycznie wchodzi w pasy jak w masło. Jeden ruch ręką i już jestem wolny. Z pasów już jestem wyswobodzony, teraz pora wyjść z samochodu, ale okazuje się, że drzwi są zakleszczone. I tu z pomocą znowu przyjdzie nam Rescue Tool i specjalne narzędzie, które jest zakończone takim bolcem. A to posłuży nam do wybicia szyby. Jakoś trzeba się wydostać z tego pojazdu. Pomimo specjalistycznego narzędzia, wybicie tej szyby wcale nie było takie proste. Nie wiem, czy to kwestia tego, że ona no nie wygląda naklejoną, ale naprawdę trzeba się namęczyć, żeby wywalić boczną szybę w samochodzie. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie bach i koniec. A tu proszę. Aż mnie ręka boli. Ale jest. Jestem na wolności. Wybicie tej przedniej szyby od strony kierowcy, od wewnątrz, nie było takie proste, ale okazuje się, że z zewnątrz jest to chwila. Jedno uderzenie i w zasadzie szyby nie ma. Ważne dla każdego ratownika, który będzie próbował wyciągnąć nas z samochodu. Rescue Toola można użyć także do wyciągnięcia przedniej szyby, która, jak wiadomo, jest klejona. Posłużą nam do tego w zasadzie trzy narzędzia. Możemy wyciągnąć uszczelkę i w ten sposób wyciągnąć później całą szybę, albo zrobić to w bardziej efektowny sposób, czyli najpierw zrobić kilka dziur w tej szybie. I w tej chwili wyciągamy kolejne narzędzie, którym po prostu to daje nam już dostęp do uwięzionych w środku pasażerów. Zmęczyłem się. Z pewnością Rescue Tool to świetne narzędzie dla strażaków i ratowników medycznych czy drogowych. Kawał porządnej szwajcarskiej roboty. Ale nie tylko. Wydaje mi się, że każdy z nas, kto podróżuje samochodem, powinien zaopatrzyć się w ten gadżet. Z dwóch powodów. Po pierwsze, nie jest drogi. Za ten scyzoryk musimy zapłacić około 350 zł. A po drugie, w przypadku zagrożenia życia liczy się każda sekunda. I wtedy takie narzędzie może nam bardzo pomóc.
hangarach Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych znajduje się wiele ciekawych samolotów. Jednak jeden z nich zasługuje na szczególną uwagę. To prezydencka maszyna Air Force One. Tak, wiem, że już jest dawno po świętach, ale chciałem Wam się pochwalić, jaki prezent dostałem od świętego Mikołaja. Najnowszy smartwatch Motorola Moto 360 drugiej generacji.